Cześć, dzisiaj taki krótki odcinek. Obiecywałem go wam już tydzień temu, wspominając, że będzie coś ciekawego. No i tym czymś jest taki oto silnik. TSPF. Tu jest napisane F50, ale to jest F80. Tylko z tego co wiem, oznaczenie jest nieprawidłowe. No i tu jest. W ogóle z oznaczeniami to jest dosyć ciekawa sprawa, no bo są one robione według innej metody niż oznaczenia klimy. Więc no, te oznaczenia, jakby tu się zgrywają w tym przypadku, jeśli chodzi o moc silnika i ciąg, ale jeśli chodzi o nazwę producenta, to tutaj powinna być nieco inna pieczątka, ale z tego, co się dowiedziałem, to nie mieli odpowiedniej, więc no jest taka, mimo że to jest silnik inny. Ale co do takiego silnika, to jest on około 4 razy mocniejszy niż taki jeden klima. I według takiej y, symulacji, bardzo na szybko, gdzie co prawda nie jest najdokładniejsza symulacja, ponieważ y, nie mam idealnej y, krzywej ciągu tego silnika, y, rakieta Sazan powinna polecieć na około 250 metrów. Co w zasadzie jest, wydaje mi się, że w miarę możliwe, ale podejrzewam, że w rzeczywistości będzie to trochę mniej, ponieważ y, silnik ten ma dosyć małe opóźnienie. 4 sekundy więc pewnie zastosuję układ elektroniczny który da trochę masy tutaj pod tą naklejką jest ładunek miotający jest on w takiej sypkiej formie i z tego co się dowiedziałem od producenta to po prostu można tą naklejkę zdjąć wysypać ładunek i zalać żywicą chciałbym też serdecznie podziękować osobom które pomogły mi ogarnąć te silniki w szczególności dla Garotu z Discorda, ponieważ bez niego nie udałoby mi się ich kupić. No i co do zakupu, w każdym razie nie jest to takie proste, ponieważ trzeba zamawiać je osobiście. Są one jakby robione na zamówienie w ilościach hurtowych. No i trzeba być członkiem PTR. No są to też dosyć mocne silniki, w z. Takimi, ale cenowo wychodzą bardzo dobrze. Silnik jest w produkcji polskiej firmy Tendera Motors. Mają oni też w swojej ofercie silniki mniejszej mocy, od chyba A do F. I silniki A, B, C i D jest kupić łatwiej, ponieważ nie trzeba być członkiem PTR-u. No ale też trzeba zamawiać hurtowo, chyba 25 sztuk. W przypadku tych słabszych i trzeba, trzeba się kontaktować osobiście mailem. Więc, no w jakiejś przyszłości, zobaczycie pewnie y, moje rakiety. Głównie planuję to do Sazana Mark 3 y, Latające na takim silniku. Mam ich kilka, więc na kilka startów na pewno starczy. Być może też y, będzie zrobiona wersja, żeby latać na dwóch takich. I wtedy symulacja pokazuje około 400 metrów. 400... Coś już nie pamiętam dokładnie. Ale też ciężko mi stwierdzić na ile jest to wiarygodna symulacja. Ale jeśli chodzi o ten silnik, będzie wymagane zrobione, zrobienie innego modułu. Dolnego, ponieważ yy, pokażę na podstawie... Ups. Na podstawie tego. No silniki klima są mniejsze, więc trzeba zrobić nowy moduł z większym otworem. No i cóż, na dziś byłoby to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i co, widzimy się w na następnych odcinkach. Cześć.